Serdecznie witamy Was w telewizyjnej Lekcji Divina w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. W naszym studiu ksiądz Maciej Warowny, ksiądz Józef Maciąg, ksiądz Robert Muszyński. Słuchamy dzisiaj Ewangelii świętego Mateusza, 4 rozdział, pierwsze 11 wersetów. Jezus jest kuszony na pustyni. Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy pościł już 40 dni i 40 nocy, poczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do niego: jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Lecz on mu odparł: napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego. Postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł mu: jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Napisane jest bowiem: aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Odrzekł mu Jezus: ale napisane jest także: nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. Jeszcze raz wziął go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do niego: dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Na to odrzekł mu Jezus: idź precz, szatanie. Jest bowiem napisane: Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. I wtedy opuścił go diabeł, a oto przystąpili aniołowie i usługiwali mu. Ewangelia dzisiejsza się zaczyna dość kontrowersyjnie, bo zadałem pytanie uczniom w szkole: jaki to duch wyprowadził Jezusa na pustynię, by był kuszony przez diabła? I na początku nie mogli zgadnąć. Ja pamiętam taką dyskusję z parafianami, którzy mówili: to niemożliwe. Bóg nie może tak wystawić. To jest źle przetłumaczone. Na pewno w ogóle nie rozumiemy, o co chodzi. Jaki duch? Duch Święty. Kontekst nie pozostawia wątpliwości. Dwa zdania wyżej. Jezus ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego na Niego, a głos z nieba mówił: ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Tak to brzmi. No więc jaki to ma sens? Jezus jakby dopiero po chrzcie w Jordanie, kiedy objawia się Ojciec i Duch Święty, i od razu ten Duch Święty wysyła, prowadzi Jezusa na pustynię, żeby był doświadczany? Może użyjmy takiego bardziej współczesnego słowa, żeby został przetestowany. Nie tylko chodziło o Jego wiarę i zaufanie Bogu, ale chodziło Jezusowi o nas. W jakim sensie? O nas. Żeby... List do Hebrajczyków mówi: podobny do nas we wszystkim, z wyjątkiem grzechu. Pełny udział w tym, co jest naszym doświadczeniem. Czyli list do Hebrajczyków, 4 rozdział, mówi o tym, że on uczestniczył we krwi i ciele tak samo jak my i że doświadczył wszystkiego, co na podobieństwo ludzkie. A to, czego my doświadczamy, to jest nieustanny lęk przed śmiercią i diabeł się tym posługuje. Musimy pamiętać o tym, że na pustyni nie trzykroć, ale po wielokroć Izrael, wędrujący z krainy niewolników do ziemi wolności, obiecanej przez Boga, ulegał pokusom, przegrywał te testy, które miał zdać za Bożym przyzwoleniem, żeby wyjść z mentalności niewolników i stać się ludem wolnym. Ludem wolnym, ludem Bożych synów, mówiąc trochę wyprzedzająco, prawda? Mając w perspektywie nowe przymierze, prawda? Oni ciągle przegrywali z pokusą, żeby moje oczekiwania zostały natychmiast spełnione. Bóg ma czynić cuda na moje zawołanie, prawda? Ma być na moje usługi, ja nie mam zamiaru za bardzo go słuchać, prawda?
Najważniejsze jest mieć pełny brzuch i zapas tych egipskich warzyw i mięsa i czego tam się chce, chleba, prawda? Chleb i mięso tutaj, natychmiast. Teraz. Jeżeli nie, to Bóg jest przeciwko nam, albo go w ogóle nie ma, więc go odrzucamy, wracamy do Egiptu, albo wybieramy sobie Boga, jakiego sami sobie wymyślimy, skrojonego według naszych potrzeb, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Więc Jezus wychodzi na pustynię, żeby dać nam inne doświadczenia. Zmienić paradygmat doświadczenia człowieka. Kiedy człowiek ulegał i ciągle Bóg wychodził i rozpoczynał od nowa, Jezus wychodzi na pustynię, pełen Ducha Świętego, aby doświadczyć tego, co my doświadczamy. Znamienne, że każdego roku zaczynamy Wielki Post w pierwszą niedzielę Ewangelią Kuszenia. Ja sobie postawiłem pytanie, które chcę też wam postawić. Dobrze. Zaczynamy Wielki Post, mamy się zmagać. Gdzieś to wszystko jest w naszej mentalności, że będą pokusy, że mamy sobie jakieś umartwienia nałożyć. Ale po co? Jaki jest cel tego, żebym ja przeciwstawiał się pokusom? Co ja z tego będę miał? Żebym najpierw poznał jakąś prawdę na mój temat. Kim ja Ale naprawdę po co jestem mi ta i co prawda? We mnie siedzi? A prosta sprawa, bo pierwsze nasze potrzeby to są takie podstawowe zabezpieczenia życia, czyli mieć jeść, mieć pić, mieć się w co ubrać, mieć dach na głowę. Bez tego normalnie się nie da żyć. No, lądujesz gdzieś tam pod mostem czy na jakimś śmietniku i musisz to mieć, nie? Mieć pieniądze, żeby mieć jedzenie, żeby cię zabezpieczyło. Twoje ubranie, twój dach nad głową i tak dalej. Teraz pierwsza pokusa między innymi w to właśnie uderzy. Jesteś głodny. Postawiłem proste pytanie. Sobie samemu kiedyś. Chciałem kupić samochód. No, dawno temu, na początku kapłaństwa. Nawet go zamówiłem. A coś w środku mi mówiło, że coś jest nie tak. Nie wiedziałem co. Dopóki nie zaparkowałem na jakimś tam parkingu obok takiego właśnie samochodu. Stałem z 10 minut, przyglądałem się, ale właściwie to było takie patrzenie nie na samochód, tylko na moje wnętrze. I w pewnym momencie powiedziałem, nie samym takim samochodem będziesz żył. I go skreśliłem. Odwołałem wszystko i tak dalej, bo wiedziałem, że to mnie zniszczy, że to sprawi, iż całe moje życie zacznie się kręcić wokół czegoś, a nie wokół kapłaństwa. No dobrze, ale dlaczego ma się wokół tego nie kręcić? Bo inna była moja misja. Dobrze, ale ja nie chcę tej misji. Jestem adwokatus diaboli dzisiaj. Dobrze. No, przepraszam, no nie chcę tej misji, no ale kiedyś odkryłem powołanie kapłańskie i wtedy całkiem niedawno i byłem pewny, że to jest droga dla mnie. Prawdopodobnie będziemy głosić w najbliższą niedzielę, że odpowiedzią na pierwszą pokusę jest post. Ale po co ja mam pościć? Po co ja mam w ogóle stawać do tego zmagania, że nie samym chlebem żyje człowiek, bo to jest istota postu. Tutaj w tej Ewangelii nie mamy wątpliwości. Żeby zrobić w sobie miejsce dla Słowa Bożego. Druga część tego słowa, którego używa Jezus w czasie pierwszego Ale po co mi to miejsce? Bo jestem stworzony po to, żeby zamieszkało we mnie Słowo Boże, czyli żebym wszedł w komunię z Bogiem. Inaczej nie będę człowiekiem szczęśliwym nigdy. Chociaż będę miał zaspokojone wszystkie potrzeby ekonomiczne i będę... Miał piękny dom, samochód, wszystko piękne. Nie będę szczęśliwy, dopóki nie znajdę spokoju, szczęścia, radości w relacji z Bogiem. Nie? Jako Jego dziecko. I albo się na to zgodzę, na taki Boży zamysł, albo będę walczył o jakiś czyli rozumiem, o jakieś że alter... szczęście, które mi będzie uciekało, jak przed psem ucieka jego własny ogon, kiedy pies kręci. Dotykamy do tego momentu, kiedy pierwsi rodzice się odwrócili od Boga, ponieważ diabeł wtedy zaproponował im pewien owoc, który wydał im się piękny i że da im jakieś większe szczęście, że będą bardziej samodzielni, że otwierają się przed nim jakieś nowe perspektywy życiowe
że oto będąc dziećmi Boga są jakoś ograniczeni, a teraz będą owocem, jako... A tym pięknym owocem było życie bez gorsetu Bożych nakazów i zakazów. Będę sam decydował, co jest dla mnie dobre. Dobre, co złe. Czyli jeśli dobrze rozumiem... Tylko, że dosyć szybko się rozczarowali bardzo mocno. Jeśli dobrze rozumiem... Bardzo mocno. To proponujecie mi, żebym wszedł w te zmagania na zasadzie zaufania, żeby iść do pełni mego człowieczeństwa. A jeśli tego nie zrobię, to już jest moje dopowiedzenie, to mam inną możliwość. Zająć się sobą, tak jak pijak zajmuje się sobą, narkoman zajmuje się sobą, pracoholik zajmuje się sobą, seksoholik zajmuje się sobą, internetoholik zajmuje się sobą i dopiero w momencie, kiedy znajdę się na dnie i krzyknę, niech mi ktoś pomoże, będę mógł odkryć pełnię? Bo dla mnie rysuje się z tego, co mówicie, właśnie taka alternatywa. Albo zaufam i dziś, nawet jeśli do końca gdzieś tam jest we mnie zawsze taki kamień zwątpienia, takie małe coś jak ojciec dziecka, który chorego, przychodzący do Jezusa, mówi: wierzę, zarać memu niedowiarstwu. Ale na zasadzie zaufania powiem: dobrze, chcę tego zmagania, chcę z Jezusem pójść na pustynię, chcę, żeby Duch mnie tam wyprowadził, chcę doświadczyć Jego miłości. A jeśli tego nie zrobię, to zejdę na dno swej rozpaczy. W jakimś sensie, bo niedawno odbył się pogrzeb pewnego znanego człowieka, który osiągnął ogromny sukces życiowy. Był fantastycznym naukowcem, zaspokojony finansowo i tak dalej. Pogrzeb był świecki, był ateistą. I ktoś mi opowiadał, że było straszliwie smutno. Bardzo mało ludzi i mówi, że nie chciałby być na takim pogrzebie po raz kolejny. Gdzieś w pewnym momencie życie, zresztą dość długo żył, dochodzi do momentu, kiedy co dalej? Czy na tym się wszystko skończyło? I tutaj odkrywamy nasze najgłębsze powołanie, że jesteśmy stworzeni, ale Bóg zamierzył, żebyśmy z Nim żyli wiecznie. I czekamy na zmartwychwstanie, nasze zmartwychwstanie, na wzór zmartwychwstania Chrystusa, żeby nasze życie, to obecne, to ta droga przez tę pustynię nas doprowadziła do ziemi ludzi wolnych. No, w tej chwili... Czyli mamy trzy przeszkody na drodze do wieczności. Dokładnie. Przypomnijmy sobie, że po grecku przeszkoda to jest skandalon, czyli skandal. Są trzy skandale do pokonania w naszym życiu, według tej Ewangelii, żeby dojść do wieczności. Pierwszy skandal? Nazwijmy to takim... Bo Jezus napotyka te skandale na progu swojej misji jako Mesjasz. Nie? I teraz... Ludzie jako są głodni. Mesjasz, to jest pierwszy jako skandal. Jako Mesjasz napotyka pokusę mesjanizmu ekonomicznego. Najważniejsze jest rozwiązać ludziom ich problemy ekonomiczne. Dać im chleba i... domy, ubrania. Rozumiem, że... potrzeby. Tak. Zaspokoić ich potrzeby ekonomiczne i to wystarczy. Nie? Pierwsza pokusa. Druga? Druga pokusa to jest mesjanizm religijny, nazwijmy to, gdzie religia rozumiana jest trochę przewrotnie jako chęć powodowania Bogiem, manipulowania Bogiem, żeby ustawienia Boga w taki sposób, żeby On spełniał moje oczekiwania przy pomocy cudów, czy też w zwyczajny sposób, żeby realizował moje projekty, moje plany, gdzie nie ma miejsca na pytanie się, jaka jest wola Boża, jak Bóg chce nas poprowadzić. Zostajemy przed Bogiem codziennie z wielkimi pretensjami, że moja historia, mojego życia nie jest dobra. Gdyby była lepsza, byłoby mi łatwiej. Poprawić. Skoro nie realizujesz moich oczekiwań, to albo nie jesteś mi życzliwy, albo jesteś przeciwko mnie, albo ciebie nie ma. Nie? Dokładnie. Nie mam zamiaru jakby iść za tobą w ciemno, nazwijmy to, w posłuszeństwie. Nie ma miejsca na posłuszeństwo, na zaufanie dziecięce, dziecka, które daje się poprowadzić. I trzecia pokusa to jest pokusa mesjanizmu politycznego, pokusa dominacji nad innymi ludźmi. Na wzór władców miejsc świeckich, światowych, nazwijmy to, na wzór władców światowych, którzy
Najpierw zabierają ludziom wolność, a potem ogłaszają, że ich właśnie wyzwolili, że mają być szczęśliwi pod ich władzą, nie? Gdzie sięganie po władzę jest po to, żeby dominować nad innymi i dokonuje się per facet nevas, czyli bez pytania się o to, komu ja chcę służyć, Bogu czy demonowi, nie? Krótko mówiąc. I teraz Jezus wobec tych trzech pokus broni się Słowem Bożym. Trzy skandale. Ludzki rozum to trochę za mało. To jest za słaba tarcza. Trzy skandale współczesnego świata. Trzy wielkie humanizmy, nazwijmy, prawda? Które dzisiaj dokładnie. Człowiek próbuje sam odpowiadać na to, czym się gorszy. Gorszymy się głodem, ludzką biedą, ludzkim cierpieniem. Gorszymy się tym, że człowiek nie może być kowalem swego losu. Gorszymy się tym, że struktury polityczne, ekonomiczne nie są na służbę człowiekowi, ale na służbę jednostek, które dominują i tak jak Jezus mówi, na władcy tego świata panują i uciskają. Mówiąc jeszcze krócej, próbujemy zbudować wolność, równość i braterstwo bez Boga jako Ojca. I teraz mamy odpowiedź na początku Wielkiego Postu. Co nam Jezus proponuje? Znamienne, że nawet na pokusę Słowem Bożym, bo demon w środku kusi go Słowem Bożym Jezusa. Tak. Jezus odpowiada też tylko słowem. Umie posłużyć się Biblią. Tekstem biblijnym, bo to nie jest Słowo Boże tak naprawdę. Tak. Sprawnie zacytować. Zakręcony tekst, tak. Sprawnie zacytować. I teraz uwaga, ponieważ to nam pokazuje, że Słowo Boże musi być przeżyte w jedności z jego autorem. Nie możemy wziąć sobie kawałka i powiedzieć, ja zrozumiałem. Demon mówi Jezusowi, ja zrozumiałem, popatrz, co tu jest napisane. I w tym momencie domaga się, żeby Ojca wystawił na próbę, dokładnie. Żeby Ojciec zainterweniował, ponieważ on coś wymusił. Skoczył i Ojciec nie ma wyjścia, musi interweniować. Tymczasem Jezus nie chce zerwać relacji z Ojcem. Tak jak w pierwszym przypadku, drugim i w trzecim. Nie chce zerwać relacji z Ojcem. To jest to, co jakoś ciąży nad całą ludzkością. Jak mamy wizerunek Chrystusa Pantokratora, to on jest na tle takich trzech jakby okręgów. Nie? Niebieskiego, czarnego i jakiego? Czerwonego. Czerwonego. Niebieski ziemia, czarny opasująca śmierć, ziemię, całą ludzkość i w końcu ten czerwony kolor zwycięstwa. To jest to tutaj dla nas. Popatrzmy, że ta Ewangelia kończy się kontemplacją Boga dla Jezusa. Przystąpili aniołowie. Jezus doświadcza miłości Ojca. To nie jest tak, że On jest zostawiony. I teraz aniołowie robią coś, czego demon nie chce zrobić. Demon domaga się kultu dla siebie, aniołowie przychodzą, żeby usłużyć Jezusowi. Popatrzcie, czym, bo ta Ewangelia dla mnie jest doskonałym wprowadzeniem do Ewangelii, która będzie jeszcze za tydzień, czyli Ewangelii o przemienieniu Jezusa, gdzie uczniowie są dopuszczeni do kontemplacji Jezusa. Ale ta Ewangelia już tam zapowiada, że szczęście człowieka kryje się w czym? W służeniu. I w odkryciu. Chrystus sługa. Chrystus sługa, który kontempluje Ojca. Który z tym Ojcem jest w jedności. I teraz posłuchajcie, jedna z reklam w naszych mediach, bodajże w telewizji, kiedy ktoś tam mówi, co zrobić, żeby się nie poddać, czy żeby cię opuściła pokusa, poddać się jej. Masz pragnienie, masz żądzę, coś cię bardzo ciągnie, co zrobić, żeby cię to nie męczyło? Poddać się. Tak proponuje dzisiaj świat. My mówimy, dzisiaj Jezus nam mówi zupełnie coś innego. Nie? Jesteś w stanie pokonać razem ze mną. Wchodzisz rzeczywiście w wolny świat wtedy. Wtedy będziesz wolny, że to kuszenie w pewnym momencie już przestanie mieć nad tobą władzę. Będziesz ty panował. Ale z Chrystusem. Albo zaufamy Ojcu, i wejdziemy
nie wyjaśniamy dziś w Ewangelii, nie ma na to miejsca, żeby mówić o wszystkich pokusach szczegółowo, a byłoby to bardzo ciekawe, wierzymy, że to słowo gdzieś tam będzie wracać, ale jakby pokazujemy kierunek. Kierunek jest jaki? Zaufanie Bogu, że potrzebujemy wyjścia na pustynię, aby oprzeć się na Jego że słowie. Że jesteśmy na tej drodze, jak Józef powiedział, że idziemy do ziemi obiecanej. Inna alternatywa. Otchłań ludzkiej rozpaczy, ponieważ tak to w praktyce wygląda, że dopiero kiedy człowiek znajduje się na dnie swoich ludzkich możliwości i krzyknie, niech mi ktoś pomoże, dopiero wtedy jest świadom tego, że tej pomocy potrzebuje, że potrzebuje obecności Boga, Jego Słowa, mocy tego Słowa, żeby móc być człowiekiem. Więc przed nami cały Wielki Post, żeby zgłębiać przede wszystkim też i ten wymiar naszego życia. Zapraszamy do też medytacji, lekcja divina, tej pisanej, gdzie jest bardziej to wszystko rozpisane. Dzisiaj musimy już kończyć. Pozdrawiamy i życzymy dobrego Wielkiego Postu. Ksiądz Józef Maciąg, ksiądz Maciej Warowny i ksiądz Robert Muszyński. Do zobaczenia.